Dzień dobry Państwu, telewizja internetowa Niezależny Lublin. Witam Państwa, Ryszard Chobowicz i mój gość, pan profesor Mirosław Piotrowski. Dzień dobry, witam serdecznie. I proszę Państwa, mamy dzisiaj kilka ciepłych tematów, dzieje się sporo. W telewizji biegnie ta debata antyaborcyjna czy proaborcyjna sam już nie wiem jak to nazwać. Gadają już od, od chyba 5 czy 6 godzin i na razie niewiele z tego wynika, ale zacznijmy od tematów międzynarodowych. Parlament Europejski przyjął tak zwany pakt imigracyjny. Nastawienie Polaków było zawsze przeciwko temu Paktowi. No teraz Parlament Europejski to przyjął, ale Donald Tusk twierdzi, że nie wszystko stracone, bo taki pakt musi przyjąć Rada Europy. Czyli przedstawiciele poszczególnych państw i tam Polska, rozumiem, z zapowiedzi premiera Tuska, złoży weto. Jak pan to skomentuje, panie profesorze? To jest niekończąca się historia, never ending story, czyli podobnie jak z tym Zielonym Ładem czy Zielonym Wałem, społeczeństwu mówi się co innego, a inaczej. Ci sami politycy mówią w Unii Europejskiej i godzą się na wszystko. Klamka już dawno zapadła co do tego, że Unia Europejska, patrz, przede wszystkim Niemcy, chciały, żeby ten pakt wszedł w życie. W parlamencie nie udało się tego zablokować europejskim, chociaż niewiele tam zabrakło, bo to szło kilkadziesiąt głosów w perspektywie ponad 700. To już wygląda dobrze, chociaż niestety przeszedł, ale tak dużo osób było przeciw, bo zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego i chcą się pokazać wyborcom, czytaj podlizać wyborcom. I tak samo chce Donald Tusk, mówiąc, że na Radzie Europejskiej, ale myślę, że to rozstrzygnie się na Radzie Unii Europejskiej, zechce to blokować. Ale czy faktycznie zablokuje? To będzie zależało, powiem raz jeszcze, od wyborów do Parlamentu Europejskiego. Ten pakt migracyjny, czyli albo przyjmujemy uchodźców, albo płacimy i to poważne pieniądze, bo za jednego wiele tysięcy euro. Należało już. 20 dawno. tysięcy chyba, prawda? Tak podają media i tak jest to w dokumentach, że do 20, ty 20 tysięcy za jednego nieprzyjętego. Ale oczywiście politycy zapowiadali wiele, czy to z PiSu, czy z Platformy, że na przykład będą starać się, aby wliczyć nam do tej kwoty osoby, które przyjęliśmy za wschodniej granicy, czyli Ukraińców w wyniku wojny, która trwa na Ukrainie. Jakoś nie słyszę w tej chwili, aby wiązać te dwie kwestie, a można by po prostu z tego, mówiąc kolokwialnie, się bardzo ładnie wymiksować, a mógłby to uczynić Donald Tusk, bo przecież to forsuje jego grupa polityczna, której szefował w Brukseli. No ale y, przypomnijmy, że y, pani von der Leyen lansuje ten projekt cały czas, forsuje. Jak walec z nim idzie, ale przecież ona sama siebie tam nie wybrała. Wybrała ją pani Angela Merkel, ale również, jak pan redaktor mówi o głosowaniu w Parlamencie Europejskim, przypomnieć trzeba, że ona przyszła z programem i zapowiadała, co będzie robić. I wszyscy Polacy ją poparli nie tylko z frakcji Donalda Tuska, ale wszyscy, 100% europosłów, pisują ją poparło. No więc jak mówię, klamka już dawno zapadła. Trzeba było nie głosować na von der Leyen w Parlamencie Europejskim i jej program. Sądzę, że zmienimy to, bo mam nadzieję, że do Europarlamentu wejdzie Konfederacja. Ja też startuję z pierwszego miejsca z Lublina, z Lubelszczyzny, czyli szeroko pojętego naszego województwa i Chełm, i Zamość, i Biłgora, i Kraśnik, i Janów Lubelski, i inne miejscowości. I jesteśmy w kontakcie już z wolnościowcami z innych krajów. I tego boi się pani Urzula von der Leyen i przypomnę, że właśnie na zjeździe Europejskiej Partii Ludowej przestrzegała, że są takie wraże, partie, które mogą zagrozić jej programowi, właśnie temu imigracyjnemu, także wymieniła trzy: alternatywę dla Niemiec, francuską partię Marine Le Pen i Konfederację, że Konfederacja może pokrzyżować jej plany i pokrzyżuje. I panie profesorze, to właśnie przy okazji tych wyborów, które na początku czerwca się obędą do Europarlamentu, i proszę mi powiedzieć. I pana zdaniem oczywiście, jak może wyglądać sytuacja po tych wyborach? Bo w tej chwili decydującym głosem to jest ta Europejska Partia Ludowa, prawda? Tam z polskich tych, to tam Platforma Obywatelska chodzi i PSL. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość to jest inne ugrupowanie. Jak się to nazywa, Prawo i Sprawiedliwości? EKR, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy. Taka ta nazwa, długa. Mogę wyjaśnić dlaczego później taka nazwa. Lewica, gdzie wchodzi? W jakie ugrupowanie? Lewica wchodzi do lewej, jeśli dobrze pamiętam, ale wiem, że się na przykład. Pani Róża Thun von Hohenstein przeniosła do liberałów. Dawniej to była Alde, teraz to jest odnowić Europę. Renewable Europe, czy jakoś tak to się nazywa. To nazwa. Tylko powiadam raz jeszcze. Bez względu na to, gdzie ci ludzie zasiadają, w której formacji politycznej, czy to jest IPP, o którym mówi pan redaktor, czy to są To Europejska Partia Ludowa, prawda? Tak, ona ma większość, ale. W tej chwili już nie mogła rządzić y, samodzielnie, bo ona y, przez dziesiątki lat rządziła wespół z socjalistami i po raz pierwszy nie starczyło im głosów y, zapewniającym większość i dobrali liberałów. Na czele wiele lat tych liberałów stał i główną postacią jest giffen Hofstadt. I y, 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 tak oni byli dowartościowywani, liberałowie bo mieli cichy układ z tymi dwoma największymi ugrupowaniami. I tak na przykład Gifford Hofstadt został w 16 roku, 2016 roku koordynatorem Parlamentu Europejskiego w związku z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. I on był desygnowany przez te grupy. To tylko pokazuje, jak ci ludzie byli umówieni. Więc to jest wszystko, o czym mówimy, koalicja Urzula. I to jest formalnie, nieformalnie się mówi, ale de facto jest to koalicja Urzula i do tej koalicji należą nie tylko posłowie Platformy, PSL-u i socjalistów, czyli SLD, bo przecież mam, oni się powymieniali, no przecież Leszek Miller, przypomnijmy, z czego startował, ale także... Do koalicji Urzula należą wszyscy europosłowie PiS. Oni wszyscy, 100% na nią zagłosowało, 26 głosów rzucili, a przypomnę, że ona zwyciężyła tylko dziewięcioma głosami. Wystarczyłoby, żeby połowa posłów PiSu się wstrzymała od głosu, nie mielibyśmy Urzuli von der Leyen i nie mielibyśmy problemu migracyjnego, nie mielibyśmy zielonego wału, czy zielonego ładu i nie mielibyśmy strategii gender itd., itd. No ale jak pan sądzi, czy IPP po wyborach zachowa tą dominującą pozycję? Mam nadzieję, że nie, bo jej IPP szeregi, szeregi topnieją i dlatego na zjeździe właśnie Europejskiej Partii Ludowej Ursula von der Leyen przestrzegała ich i wskazywała, że należy zewrzeć szeregi, bo ona sama powiedziała, że się boi, że dostaną się do europarlamentu, cytuję, populiści, tak? Typu konfederacje. Ja to nie populiści, tylko wolnościowcy i zdroworoz... kierujący się zdrowym rozsądkiem. I ona sama boi się, że wejdą tego typu posłowie. A ja powiadam, ona stara się o reelekcję w tej chwili. Myślę, że Donald Tuskiej już to zapewnił, bo jest formalną kandydatką, więc musiał się zgodzić i była tutaj w Warszawie. Podobnie zresztą, jak załatwiano to wcześniej pięć lat temu, jak do Warszawy przyjechał sekretarz generalny CDU Polziemniak, czyli Cimniak i y, rozmawiał z Jarosławem Kaczyńskim na Nowogrodzkiej i po tej rozmowie zlecił on Mateuszowi Morawieckiemu i, i europosłom PiSu, aby wszyscy ją poparli w ciemno y, carte blanche. Ale ciemną kartą nie był jej program, ona po prostu go przedstawiła w Parlamencie Europejskim, proszę sobie odsłuchać. I oni wszyscy na nią zagłosowali. To, co się w tej chwili dzieje, to już mówię, to jest pokłosie tego. Trzeba było jej nie wybierać. No ale cóż, idzie następna kadencja i podejrzewam, że IPP, czyli Donald Tusk, będzie mówił, że wstrzyma imigrację, aby ludzie nabrali się i zagłosowali na PO. PiS będzie mówił, że również będzie przeciwny, a znowu jest wielce prawdopodobne, że ponownie zagłosuje na Urzulę von der Leyen. No bo skoro wszyscy europosłowie PiSu na nią zagłosowali 5 lat temu, to dlaczego mieliby teraz nie głosować i nie być w koalicji Urzula? No zresztą mają tam swojego ministra, czyli komisarza Janusza Wojciechowskiego, który publicznie na Twitterze teraz X napisał, że y, Zielony Ład to nie jest wymysł Unii Europejskiej. On nie ślizga się na fali europejskiej. Zielony Ład to jest program, który powstał w Warszawie, jest to program PiSu i ten Zielony Ład po prostu przyjęła Unia Europejska. To napisał pół roku temu na Twitterze. I y, teraz, y, gdy wiatry zaczęły inaczej wiać i ludzie widzą, co to jest ten Zielony Ład, ale za chwilę zobaczą, y, co kryje się dalej, bo to nie tylko rolnictwo upada, ale za chwilę, y, za pół roku, y, rachunki na energię poszybują w górę i ludzi nie będzie stać, żeby je opłacać. Trzeba będzie sprzedawać domy. I tak dalej, i tak dalej. Także to jest po prostu szaleństwo, które należy zatrzymać i mam nadzieję, że my to zrobimy. No, zobaczymy, te wybory do Europarlamentu już nie, już niedługo. A wie pan, co tak z ciekawości, spytam pana. Jak to jest? Pan od lat mówi o tym, że za co jest Prawo i Sprawiedliwość odpowiedzialne, chociażby za wybór Szulich von der Leyen. Mówi pan, że Duda nie jest właściwie polskim prezydentem. Oglądają nas ludzie, słuchają, nawet łapki w górę dają i przychodzą wybory i PiS dalej jest na rynku. Jak to jest możliwe? Po tylu oferach. Ja wielokrotnie mówiłem, że ta formacja budowała swoje poparcie na dwóch filarach: na kłamstwie i na przekupstwie. I to kłamstwo, jak się już zagnieździło w głowach wielu, no to wydało owoce, i część ludzi jest odporna na argumenty, bo, bo coś oni odpowiadają na ten pierwszy, który pan redaktor podnosi, ja oczywiście wcześniej również z panią von der Leyen. A był jakiś inny wybór, gdyby nie ona, to byłby Timmermans. No jest to te kłamstwo, bo Timmermans nie byłby w żadnym rozdaniu. Gdyż IPP jest nadal partią, grupą największą, i Angela Merkel chciała Timmermansa wybrać, ale wzbudził się sprzeciw w łonie jej własnej frakcji przeciwko niej. Powiedzieli każdemu, ale nie osobie z frakcji socjalistycznej. Timmermans był socjalistą, więc on nie wchodził w grę. Wobec tego, gdyby nie von der Leyen, najpewniej byłby Manfred Weber. On ma takie wypowiedzi, wiadomo, nieprzyjazne Polsce, ale to jest całkiem inna postać. I proszę sobie poczytać na przykład w Wikipedii niemieckiej, bo w polskiej nie ma, bądź też angielskojęzycznej, że on stawał przeciwko własnej grupie i przeciwko większości w parlamencie, jeśli chodziło o sprawy etyczne i światopoglądowe. Więc no, na przykład tego typu kłamstwo rozpuścili y, towarzysze pisowscy i ludzie w to wierzą. I dlatego też uważają, no tak, ale nie mogli inaczej. Mogli inaczej, kłamią. No i przekupują ludzi y, poprzez ogromne pieniądze. Przecież widzimy, jakie szły na media. Dlaczego niezależny lub nie ma tylu wyświetleń i klikalności? No bo nie miał zasilenia finansowego. Jak popatrzymy na te portale, które mają, związane są pośrednio bądź bezpośrednio z pisem, no to za każdym z nich stoją ogromne pieniądze i to ze spółek z korbu państwa to ujawniają niż dziennikarze. I dlatego tak też się dzieje, a, Otóż y, większość społeczeństwa nie interesuje się tym, co dzieje się w Unii Europejskiej. To jest y, dla wielu to wiruje. Tak samo pan redaktor się przyjęzyczył, mówiąc o Radzie Europy, która y, na początku nie jest w ogóle y, instytucją, organem Unii Europejskiej. Mamy Radę Europejską, Radę Unii Europejskiej i tak dalej. Natomiast no, to, oczywiście y, to, to wynika z, y, z tego, że nie ma rzetelnej informacji w mediach, na temat, co dzieje się w Unii Europejskiej. O na przykład taki wspominałem Patryk Jaki, też przecież europoseł PiSu Solidarnej Polski. Ile wyświetleń miał na Twitterze, drwiąc z przepisów unijnych, które to przepisy miały stanowić, żeby jeść świerszcze. No i on stwierdził, że on chce schabowego, to tamto, wam to. Przyszło Popatrz, do głosowania jak to, jak to i co? Możliwe. I Popatrz. zagłosował za Świerszczami. No i pokazali to konkurenci polityczni zdjęcia, wydruki z jego głosowania. No i, i nadal cieszy się jego tam blog, czy jakiś Twitter popularnością. No cóż zrobić? No po no, ale prostu... Ale o czym, o czym to świadczy? Mi chodzi o społeczeństwo. Mówi pan, że PiS oszukiwał i przekupywał. Dobrze, oszukiwał, bo miał media, szczególnie telewizję polską. Teraz już nie ma od pół roku. Jednocześnie przekupywał, no teraz już nie ma czym przekupywać. A wie pan, co mnie straszliwie zastanowiło? Pokazywali w telewizji, w każdej telewizji, jakie to wielkie protesty w związku z budową tego CPK, co nie wiadomo w tej chwili, czy to będzie, czy to nie będzie. I w każdym razie były naprawdę olbrzymie protesty, ludzie tam, były reportaży z tego Baranowa, tam gdzie to miało być główne to lotnisko, że, że domy na pół, że zabierają, że koleje, że wszystko. I teraz są wybory samorządowe. Niech pan zgadnie, kto wygrywa w Baranowie z, z, z 50% głosów. No, Prawo nie... i Sprawiedliwość. Jak no. to jest możliwe? Raz jeszcze zyba podkreślam prawdy, rolę ci, role mediów. Prawdy, ci, którzy mówią, że przepraszam, że za to, za to powiem, a że mamy głupie społeczeństwo, któremu wszystko można wmówić, to ci mają rację? Ja nigdy nie posługuję się takim językiem. Ja uważam, że po prostu ludzie są niedoinformowani albo są zmanipulowani. I jak mówimy tutaj o mediach, to yy, dotychczas rządząca formacja przez 8 lat zbudowała takie imperium, że były media skierowane dla ludzi prostych. Były media dla tak zwanych inteligentów, czyli dziennikarzy, którzy wsączali w inny, bardziej delikatny, subtelny sposób to. Były przekupione media, tak katolickie. Nie jest tajemnicą, wiemy, ile tam do tej pory odkryto, że 400 milionów złotych dano na ośrodek toruński, żeby urabiał, zmiękczał tych ludzi, ale są ludzie poszukujący prawdy. I sądzę, że przed tymi wyborami europejskimi zechcą się zastanowić i zapoznać, jak to funkcjonuje i czy można to zmienić. Ja uważam, że można to zmienić. Ja byłem w Parlamencie Europejskim 15 lat i można ten trend odwrócić, zwłaszcza, że nastroje są takie w tej chwili zdroworozsądkowo antyunijne, bo dawniej straszono poleksitem Polaków. No, ale to była rozmowa pomiędzy politykami. W tej chwili to ludzie, którzy byli euroentuzjastami, zaczynają sami mówić o poleksicie, ale w tym kontekście, że my nie przetrzymamy tych szaleńczych regulacji, tak zwanego Zielonego ładu. On jest tak zielony jak arbus z wierzchu zielona, a w środku czerwony. To jest komunistyczny projekt. Jego trzeba wyrzucić do kosza, jak już mówiłem wielokrotnie, i nie można go w ogóle poprawiać. Więc od tego trzeba zacząć i należy zacząć. A w w polityce liczy się arytmetyka. Tak samo jak w Polskim Sejmie. Jest większość, albo y, tej większości nie ma. I von der Leyen musi zostać zatwierdzona przez Parlament Europejski. I jeśli nie ma większości, to jej po prostu nie ma. Nie ma y, y, hocus pokus czary Mary. Ludzie są zawiedzeni. I ona wie, że przeszła dziewięcioma głosami i wie, które głosy teraz mogą być oddane przeciwko niej? Dlaczego nie wymieniła żadnej z partii, która jest w parlamencie europejskim, myślę o partii polskiej, na przykład PISU? No nie, no, bo to jest jej koalicjant w tej chwili. Ma u siebie, powtórzę raz jeszcze, Janusza Wojciechowskiego jako ministra, czyli komisarza wiernie jej oddanego. No więc boi się konfederacji i o tym jasno mówi, a jednocześnie wskazuje na inne partie. Jeszcze dwie, ale tych partii jest kilkanaście i odbywaliśmy już wiele spotkań z panem posłem Grzegorzem Braunem, byliśmy i w Bundestagu z AFD, a i tam byli i Słowacy, i z Belgii, i z Holandii, także wiele, wiele ugrupowań. O, oczywiście z Włoch też są ugrupowania, z Francji. Także jest szansa na to, aby odwrócić ten trend, czyli to po prostu zablokować, tak aby ci szaleńcy nie mieli większości i w tym pakcie migracyjnym zwracam uwagę. Że to naprawdę już jest blisko, aby móc blokować w parlamencie europejskim te szaleńcze pomysły, które godzą w naszą egzystencję, bo ludzie po prostu nie przeżyją, będą musieli sprzedawać swoje domy, nie będzie ich w ogóle stać na to, żeby zapłacić rachunki za energię. A ziarnko do ziarnka, i zbierze się miarka, i yy, liczymy, że Konfederacja wprowadzi swoją delegację, ale także wprowadzą inni AFD i wprowadzą z Włoch, i z Francji, i z Holandii, i z Belgii, i z Czech, i wprowadzą ze Słowacji, i z innych krajów. I, I tego się obawia. Z każdego kraju po kilku posłów, po pięciu, sześciu, dziesięciu, i, czy dwóch, i, i, czy czterech. I to da poważną siłę. I to, ta siła już jest stworzona, ona jest w Parlamencie Europejskim reprezentowana. Tam nie ma żadnego Polaka. To jest ID, czy, i, i, i z tą grupą utrzymujemy kontakt, także nie trzeba będzie żadnej innej tworzyć. Dobrze, to na chwilę zostawmy sprawy europejskie, chociaż jeszcze wrócimy do tych. Wróćmy na rynek yy, polski i znowu, chociaż pozostało z tym klimacie na temat tego, co można wmówić ludziom. Panie profesorze, yy, proszę o szczerą odpowiedź. Taką bardzo szczerą, nie jak polityka, a tak jako... Panie redaktorze, my tu rozmawiamy zawsze szczerze. Jasne, jasne, ale pan jest politykiem jednak. A chciałem zapytać pana, czy pan wierzy, że 10 kwietnia 2010 roku był zamach, czy była to katastrofa lotnicza? To nie jest kwestia wiary. Do tej pory ta sprawa nie została w ogóle wyjaśniona. A dlaczego nie została wyjaśniona? Bo Donald Tusk wtedy przekazał śledztwo Rosjanom, czyli Putinowi. To znaczy, zapewnił paliwo wyborcze Jarosławowi Kaczyńskiemu do końca jego dni politycznych, ale myślę, że w ogóle do końca jego dni zapewnił mu paliwo polityczne i zapewnił też to paliwo na nienaścia, myślę, że 20 i 30 lat przynajmniej społeczeństwu polskiemu, bo jak mówię, nie zostało to wyjaśnione do końca. Są różne hipotezy. Była komisja pana ministra Macierewicza, no ale państwo sami wiecie, co oni zrobili. Przez 8 lat nie byli w stanie przedstawić żadnego dowodu. No, no to albo nie chcieli, albo nie potrafili po prostu. Po ośmiu latach ich rządów dowiadujemy się od innych dziennikarzy, i oni to nagłaśniają, no to się przebijało w prasie, ale należy sobie też i zadać pytanie, czy prawdą jest, że piloci, którzy zginęli, nie mieli w ogóle uprawnień, żeby pilotować ten samolot i był ten Lot oficjalny był traktowany jako ćwiczebny i pod okiem y, pana generała Błasika, bo tam nie było, były dopełnione procedury, i tak dalej, i tak dalej, więc to, to są pytania, to są pytania, na które należałoby odpowiedzieć, ale y, przy, po, po wyborach czy przed wyborami y, wypływa to. Jako, powtórzę raz jeszcze, wyborcze paliwo, bo dzięki temu Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy. I na przykład dzięki też temu nasz dziennik, taka gazeta, podwoił, potroił, czy nawet jeszcze, jeszcze bardziej zwiększył sprzedaż swoich egzemplarzy, które co chwila. Podawały inne wiadomości. Przypomnę tylko, bo czy ja wierzę, czy nie wierzę. Panie redaktorze, no to odpowiadam szczerze. Zaraz po katastrofie smoleńskiej przyleciał do nas, do Parlamentu Europejskiego w Brukseli, pan minister Antoni Macierewicz i zebrał europosłów z wielu krajów. Unii Europejskiej, także wtedy Brytyjczyków, i przedstawił ze swoim, z takim swoim zespołem roboczym zdjęcia satelitarne i stwierdził, że samolot ten został sprowadzony celowo poza pas startowy i we mgle lądował w drzewach i pokazywał, Bruzdy, bruzdy, które wyrył ten samolot, czyli że on się nie rozbił, tylko po prostu bruzdy zostały na ziemi. I pokazywał zdjęcia satelitarne z dzień dwa przed katastrofą i po katastrofie, że on wyrył te bruzdy i został sprowadzony źle, mapy podali źle i tak dalej. No dobrze. Przyjeżdża za jakiś czas do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, robi następne wysłuchanie publiczne, byłem i na tym, i na tym, i mówi, że wybuch. Wybuch. No to co akurat wtedy zatrudniałem dziennikarza Radia Maryja i telewizji Trwam, pana Dawida Nachajowskiego, a on mi mówi, pyta mnie, o co mam pytać ministra teraz? Ja mówię: niech pan pyta o te bruzdy w ziemi. No bo jeśli samolot wyrył bruzdy w ziemi, no to chyba nie mógł wybuchnąć ponad lotniskiem. No to on zapytał go na żywo w audycji, a Antoni Macierewicz mówi: Nie, nie, to już nieaktualne, nie, teraz wybuch, teraz jest wybuch. No dobrze, ale jeszcze chwilę wcześniej lansował tezę, że y, pasażerowie, niektórzy, kontaktowali się przez telefon z rodzinami i krzyczeli, że giniemy. No, no to jeśli ta wersja jest prawdziwa, no to jak mógł wybuchnąć samolot, a oni tuż przed wybuchem dzwonili do swoich bliskich i gdzieś się, no, nagrania się zachowały? No, wszystko to się nie klei, po prostu nie trzyma się kupy, jak mówią, mówi się kolokwialnie. Więc większość jest zdana na wiarę, jak pan redaktor pyta tylko o wiarę. Ja jestem historykiem i rozpatrujemy i badamy sprawy na podstawie źródeł. Na podstawie źródeł. A do nich dostępu bezpośredniego nie mamy, jak chociażby nawet. Ta ekipa, która rządziła 8 lat, nie była w stanie sprowadzić wraku samolotu do Polski. To w ogóle o czym my rozmawiamy? No tak, wydaje mi się, że to pytanie było moje zasadne, bo tak jak pan powiedział, że nie ma tej wiedzy, chociaż też do końca bym się tutaj z panem nie zgodził, ale w każdym razie, jeżeli nie ma wiedzy, to jest to kwestia wiary. Jak pan teraz przyjmuje to, że prawie połowa Polaków. Sądzi, że tam doszło do zamachów? Ja mówię, prawie połowa, bo 29% jest o tym przekonanych, a kilkanaście procent no nie, ma, nie ma pewności, ale nie wyklucza tego, że był to zamach. No bo ja w tej chwili na tego Putina to wszystko można wrzucić. Ty, czy, od, czy pan sądzi, że rzeczywiście to on stał za tym zamachem? Nie mam wiedzy na ten temat. W tej chwili akurat przebijają się po latach argumenty, yy, takie, które wspomniałem przed yy, momentem wskazujące na to, że poddaje się wątpliwość, że to był zamach, że to po prostu była katastrofa. Ale nie jesteśmy w stanie tego w tej chwili stwierdzić. A co się ludziom wydaje, czy nie wydaje? No, kiedyś Antony De Mello napisał taką krótką takie krótkie opowiadanie, że siedział sobie w mojej miejscowości na wiosce, właściwie, na parterze w domku uczony i pisał traktat naukowy, i dzieci mu przeszkadzały na dworze. No więc wyjrzał przez okno i powiedział, y, aby się ich pozbyć, wymyślał historyjkę. Wybiegnijcie tam nad rzekę, tam jest taki wielki smok, ma siedem głów, każda z nie ogniem. No i dzieci poleciały na tę rzekę, i miał spokój, i pisał dalej. I za chwilę patrzy i cała wieś wali nad rzekę. Pyta się, wychylając przez okno. Dlaczego tam biegną? No, bo mówią, że tam jest ponoć taki wielki smok, ma siedem głów, każda zionie ogniem. I jak kończy demelot? Że y, za jakiś czas w gronie biegnących nad rzekę y, znalazł się i ów profesor. Biegnąc nad tę rzekę, y, w głowie sobie tak układał. Wprawdzie ja to wszystko wymyśliłem, ale nigdy nic nie wiadomo. Więc nawet y, osoby, które y, nie wierzyły wcześniej. No to w trakcie tego czasu, który przebiegł, same uwierzyły w to, co wymyśliły. Ale, no i, i przy tym ben, będą obstawać, to no jak mówię, bez względu na to, jak wyglądała rzeczywistość, to samo to, powtórzę, że Donald Tusk oddał śledztwo Rosjanom, umożliwia to grę Putina. Bo y, nawet jeśli on na, za tym nie stał, a, to chętnie tym pogra sobie, tak? Przecież może sterować, y, w sensie skłócać w scenę polityczną w Polsce, jak widzimy, przez kilkanaście lat i jeszcze dłużej można, tak? Y, no właśnie. No dobrze, to już nie będę pana tak męczył, ale jeszcze jedno... Ja nie że... jestem zmęczony. Okej, okay, to jeszcze jedno, jeśli pan pozwoli. No bo... Mówi się, że ten, ten popełnił przestępstwo, kto osiągnął korzyść, kto miał motyw. Z tego, co pan mówi, to jedyną osobą, która na tym korzysta, jest Jarosław Kaczyński. Politycznie na pewno. Dzięki temu zdobył władzę, moim zdaniem, i nie tylko moim. A jeśli popatrzymy na to, w jaki sposób prowadziło politykę Prawo i Sprawiedliwość i też w jak nieprofesjonalny sposób dobierało kadry i ludzi no to również jeśli pojawi się raport że to był jednak wypadek a zaniedbania są po stronie władz no, to nie będzie to dla nikogo zdziwieniem, ale i tak jak w opowieści Antonego de Melo, w, w tej chwili, gdyby wyrzucić na stół takie mocne dowody, i to za tym, że to był wypadek, albo odwrotnie, że to był zamach, to i tak część opinii publicznej pozostanie przy swoim zdaniu, bo już ta wiara w nich się bardzo zakorzeniła. Ale jak mi tutaj bardzo. Na myśl przychodzi bajka Andersena. Szaty króla. Kojarzy pan. Kojarzę właściwie, właściwie to bez szat, tak? Tak, właśnie. Kto, kto jest tym dzieckiem, który powie, że król jest nagi? No właśnie. No właśnie, no właśnie. A, a propos tej bajki, no to y, proszę to jednak y, odnosić do tego, czy Andrzej Duda jest prezydentem, czy nie, czy został wybrany zgodnie z konstytucją, czy nie. I kto powie, kto powie. Umówiono się, że y, ani Platforma, ani PiS o tym mówić nie będą. Tak no się panu umówili. Wolno, panu wolno. Y, wolno, no bo y, ja chcę Wiesz, mówić pan i Pisa, mówię. Platforma. <laughs> Czy Konfederacja powie pierwsza, że Duda nie jest prezydentem? Ja nie mogę mówić za całą formację, bo ja jestem prezydentem partii Ruch Prawdziwa Europa, Europa Christi, która jest w koalicji, bo podpisałem porozumienie z panem posłem Grzegorzem Braunem i, i z Konfederacją i na mocy tego porozumienia startuję. I, i do tej pory Konfederacja... Cały czas konsekwentnie w najważniejszych sprawach mówi własnym głosem i nie ulega establishmentowi. Mam nadzieję, że ta sprawa zostanie również wyjaśniona po tych wyborach. Dobrze, no to jeszcze mamy ciekawostkę z dnia dzisiejszego. I... Okazuje się, że Orlen robił naprawdę szerokie interesy na nie tylko, nie tylko Polskę, oczywiście, ale i świat, i Europę. I teraz wykryto, że Orlen założył spółkę w Szwajcarii. Orlen Trade bodajże to się nazywało. I okazuje się, że w sprawozdaniach finansowych tego Orlen Trade Trading Switzerland okazuje się, że brakuje miliarda sześciuset tysięcy złotych. I nie bardzo wiadomo, gdzie się ten miliard z niemałym haczykiem zapodział. Jak jak, jak jak, to jest możliwe? Czy to Pol państwo polskie już to jest naprawdę dykta i tektura? No tutaj wyświetla się za nami, że to jest miliard sześćset milionów złotych, czyli ponad półtora miliarda Ach, tak. złotych i y, pan redaktor pytał o Konfederację, więc jeden z liderów Konfederacji, pan doktor Sławomir Mencen natychmiast y, Porównał to z Panem Sasinem, że pan Sasin wydał 70 milionów, właściwie to ponad 100 milionów na wybory, które się nie odbyły, a pan Bajtek zapłacił ponad 1,5 miliarda złotych za ropę, która do nas nie, nie przypłynęła w ogóle. No, są to ogromne pieniądze. Należy to wyjaśnić bez wątpienia, ale jak czytamy. Szef tego oddziału Orlenowskiego w Szwajcarii został aresztowany i to pod zarzutami prania brudnych pieniędzy i różnymi takimi, nie w związku z tą sprawą. No ale on się nią zajmował, a panu Bajtek umywa ręce i mówi: To teraz ja już nie rządzę Orlenem, to jest sprawa Platformy. No dobrze, ale odpowiadają mu, że sprawa miała miejsce, gdy rządził PiS. No to. Powstaje pytanie, po co w ogóle zakładano taką spółkę w Szwajcarii? Żeby coś ukryć, że tam jest mniejsza transparentność, że Szwajcarzy nie przekazują wszystkich informacji finansowych itd. Tak tak Teraz zgłoszono to formalnie, bo trzeba zmniejszyć zysk, którym pan Daniel Obajtek tak bardzo się chwalił, że jest tak świetnym menadżerem, że tyle Orlen zarabia, etc. Okazuje się, że no, no, to są po prostu kolosalne pieniądze. Wyprowadzane z budżetu państwa, czyli byliśmy po prostu okradani. Powtórzę raz jeszcze, ta władza zasadzała się na kłamstwie i na przekupstwie, więc nie wiadomo, gdzie te pieniądze popłynęły. Jeśli założymy, że to byli nieudacznicy, no to też za niedopełnienie obowiązków służbowych powinny być wyciągnięte konsekwencje, bo tak. To jest odnoga Orlenu, czyli Daniela Obajtka, a nad Danielem Obajtkiem był pan minister Sasin, minister aktywów państwowych i wicepremier. Przecież długi czas przypomnijmy, no to to jest niedopełnienie obowiązków służbowych na, na tak ogromną skalę. A jeśli panie robiono to celowo, muszę, panie redaktorze... To przecież właśnie muszę powiedzieć, on naprawdę wierzy, że to są nieudacznicy. E, wielokrotnie ja rządy świata. Są... Wielokrotnie tak. mówiłem, że to była ferajna bezrefleksyjnych dyletantów, jeśli idzie o troskę o nasze państwo. Natomiast świetnie sobie radzili, jeść, zarządzając własnym budżetem i maksymalizując korzyści, które płynęły z budżetu państwa. Więc nie dał mi pan redaktor dokończyć, bo to była pierwsza część wypowiedzi. Natomiast druga yy, właśnie tego miała dotyczyć że trudno sobie w ogóle wyobrazić, że tak ogromne kwoty zostały postawione bez żadnego zastawu i oddane w ręce niepewne, bez możliwości ściągnięcia i że ktoś na tym nie zarobił. No bo jeśli oddaje się miliard 600 milionów od tak, czyli przedpłaty na produkt którego się nie uzyskało, no to te pieniądze wypłynęły z naszego budżetu, czyli z tej spółki, de facto skarbu państwa, wypłynął miliard sześćset milionów złotych. No to ten kto podpisywał czy przelewał, no znając realia i y, polityków prawa i sprawiedliwości, no nie zakładałbym, że nikt na tym nie skorzystał, że gdzieś nie odłożył na jakiejś wyspie. Panie profesorze, podrążmy ten temat, no bo no to nie może tak być po prostu. No, Przecież, no nie bądźmy dziećmi. Przecież to jest miliard sześćset, 600, y, 600 milionów y, złotych. To jest tam, do, prawie tam pół miliona dolarów. To, y, pół miliona, 500 milionów, pięćset milionów dolarów. Pół miliarda dolarów. Przecież to jest jasne, że jeżeli to nie chodziło o jakieś, nie wiem, zupełne machlojki z kieszeni do kieszeni, co nie bardzo wierzę, to musiało polegać na tym, że był to po prostu kupili jeden inny. Czy... Znowu podobno jeden tankowiec ropy kosztuje kilkaset milionów, a tutaj jest pół miliarda. To, to, to jest więcej niż kilka tankowców ropy. To te tankowce musiały być albo irańskie, albo rosyjskie, czyli objęte embargiem. I ktoś robił interesy na sytuacji politycznej. I, i jak to jest możliwe? No, głupie powiedzenie, może to nie, nie takie, nie, na pewno nie dziennikarskie, ale w pale mi się to nie mieści. Panie redaktorze, jeśli idzie o pieniądze, to wiele wariantów jest możliwych. Pierwsza rzecz to nie znamy jeszcze szczegółów i sądzę, że będziemy mogli za tydzień do tego powrócić. Kwoty są porażające i nie dziwię się, że pan redaktor tak nerwowo do tego podchodzi, ale jeśli idzie o polityków PiS-u, no to oni podchodzą bardziej pragmatycznie i spokojnie. Podam jeden przykład. Otóż, będąc w Parlamencie Europejskim, Siedziałem razem w ławach z byłym ministrem zdrowia i przy mnie odbierał telefony z Nowogrodzkiej od Jarosława Kaczyńskiego, który chciał, żeby on wrócił do ministerstwa, bo wtedy objęli rządy i potrzebował, aby on był ministrem. On się bronił, powiedział, że nie. No więc ja go pytam na gorąco, mówię: Słuchaj, no może jednak byś się zdecydował, byś poszedł do tego ministerstwa zdrowia to tam ci też będzie dobrze, tak? Może nawet lepiej niż tu. On, a on mi tak szczerze mówi. No tak, ale co mi z tego? Yy, powiedz mi, gdzie zmieścić miliard złotych? Tak, ok. gdzie zmieścić miliard złotych? No i yy, niech pan redaktor się zastanowi, że jeśli ktoś wziął miliard złotych, a w tej chwili mówimy o miliard sześćset milionów złotych, no to y, mówimy o tankowcach, o różnych rzeczach. Jeśli to się wyprowadza poza granicę, czyli mamy Szwajcarię i mamy cały świat otwarty, no to y, niewykluczone, że tamta ekipa już przepracowała ten temat, bo parę lat minęło i stwierdziła, że no nie pomieścimy tutaj w tym studiu miliarda złotych. Lepiej, żeby nie było go w Polsce, podzielimy się z kimś i gdzieś może się on znajdzie. No, panie redaktorze. Oj, okropne to wszystko. No ale to trzeba wszcząć śledztwo, normalne śledztwo, a nie, żeby dwie partie okładały się maczugami i tak naprawdę platformie nie zależy, żeby zbyt mocno zaatakować PiS i wyjaśnić tego typu sprawy od drobniejszych poprzez takie gigantyczne, bo te dwie formacje nie mogą bez siebie żyć. PiS, platforma, platforma PiS. I one na tym żerują. Nie chcą, ich celem jest niedopuszczenie innych formacji w ogóle do udziału w życiu politycznym. No bo tak to nakreślił dawniej generał Czesław Kiszczak i Yy, powrócę raz jeszcze do Konfederacji, która jest przypadkiem yy, niezakładanym przez konstruktorów okrągłego stołu. No i te dwie formacje PiS Platforma, Platforma FIS, jedna się mianowała yy, formacją prawicową, choć jest socjalistyczną, druga liberalną, choć nie ma wiele wspólnego z liberalizmem i tak na zmianę sobie rządzą. Yy, przypadek Konfederacji miał się nie zdarzyć, ale się zdarzył. No i teraz mamy kolejną sekwencję zdarzeń. Po raz pierwszy konfederacja startowała w wyborach do samorządów, do sejmików, uzyskała 7,5%, w skali kraju u nas 9% i mam nadzieję, że to może się nawet podwoić w wyborach europejskich, ale to właśnie wiele zależy od przekazu, od tego, co mówimy w mediach, takich nie mainstreamowych, i od tego, co ludzie będą między sobą mówić i yy... Od nagłaśniania tego typu spraw. I jeśli wiele osób tak się zbulwersuje jak pan redaktor i wyciągnie odpowiednie wnioski, to jestem spokojny o wynik konfederacji. Okej, okay. dobrze. To jeszcze jeden temat z rynku polskiego. Znowu sukces rządu. No, niestety, znowu PiS. Mianowicie podnie podniesienie płacy minimalnej. Ta płaca minimalna jest już taka, że tam połowa ludzi to jest na tej płacy minimalnej i miało to służyć temu, żeby ludzie oczywiście żyli lepiej, więcej się zarabiało. Tylko, że każdy, każdy medal ma dwie strony. Druga strona tego, to jest to, że przez to zwiększają się ogromnie koszty firm i zaczęły się zwolnienia. I to nie tylko pojedyncze firmy zaczęły padać. A dochodzi też do zwolnień grupowych w różnych, nawet dużych korporacjach, które są w Polsce. Jak pan to ocenia? Czy sądził pan, że taki będzie efekt tej polityki, którą jeszcze zawdzięczamy rządowi prawa i sprawiedliwości? W tej chwili, według oficjalnych danych, jeśli dobrze pamiętam, to aż 27% wszystkich pracujących pobiera minimalne wynagrodzenie. Jak tak dalej pójdzie, to, czyli te, te, te kwoty, o których tu pan redaktor mówi, i jak tak dalej pójdzie, to doprowadzi tak to właściwie do spadku jakości pracy, bo w tej chwili, bez względu na to, kto jak pracuje, dobry, jest dobrym pracownikiem, czy średnim, czy słabszym, to i tak tyle dostanie. Tutaj wyświetlają się za nami cyfry, że Nokia 800 osób, zwalnia Pepsi 200, Agora 190, ING 1500 osób, tam Infosys 192 osoby, ABB 600 i tak dalej, i tak dalej. I tam dalej jest gdzieś napisane że firmy te przenoszą się do Indii. No dlaczego? Bo tam są, tam jest tania siła robocza. Ja byłem w służbowej podróży z Parlamentu Europejskiego w Indiach i wizytowaliśmy zakłady, które prowadzili tam biznesmeni z Europy Zachodniej, także z Wielkiej Brytanii y, wtedy i y, tam naprawdę płacono grosze. Więc im opłaca się wyprowadzić te firmy do Indii. Y, tam nie trzeba spełniać żadnych norm środowiskowych, nie ma zielonego ładu, i tak, a pracownik jest pięć, a nawet dziesięć razy tańszy za godzinę. Zobacz, panie profesorze, to są Indie, to nie są te Indie sprzed pół czy nawet ćwierć wieku, tylko to jest w tej chwili tygrys gospodarczy. To jest po Chinach praktycznie druga, walcząc z Ameryką o drugą pozycję na świecie, jeśli chodzi o produkcję. A był pan redaktor w Indiach? Nie, nie byłem. A ja byłem na przykład w wielu miejscowościach, ale byłem ładnych parę lat temu, ale w Bombaju. Bombaj to na, nie wiadomo ile tam jest mieszkańców. Około 18 milionów się podaje, niektórzy 20. Jak ja byłem, to tak między 15 a 18 milionów, no, mniejsza. Jak wylądowałem na lotnisku i jechaliśmy do hotelu, to. Był ogromny smród w całym mieście, także nie można było oddychać i członkowie delegacji nawet nie zjedli kolacji, bo tak śmierdziało. I powiedziano nam, że w Bombaju nie ma w ogóle toalet, nie ma kanalizacji, i nie ma toalet. Więc pytamy: a jak ludzie się załatwiają? No, no na brzegu tam ocean morza. No i, i jak jest odpływ, to to zabiera. No wtedy był akurat przypływ, tak? No więc yy, wiele osób, które odwiedziły Indie, yy, wyleczyły się z, yy, nawet z jogi, powiem panu redaktorowi szczerze, jeśli się popatrzy. Tam yy, oczywiście człowiek jest nikim, po prostu jest nikim, jest wykorzystywanym. Yy, zaprosił nas konsul do swojego domu w Bieżowcu mieszkał, to tam był windziarz. To tylko wciskał guziki, on był przeszczęśliwym człowiekiem, że w ogóle komuś jest potrzebny i coś robi, że wciska guziki do góry i na dół. I byłem w tych zakładach y, prowadzonych przez biznesmenów zachodnich, gdzie wykorzystuje się tych ludzi. Płaci naprawdę grosze i y, 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 warto przenieść jest dla nich, jak po, powtarzam raz jeszcze, y, tę produkcję tam. Y, Wiem, też byliśmy w takim zakładzie Tata, on, to, yy, samochody robione. No, yy, na przykład w takim Bombaju yy, właściwie był tylko na te kilkanaście milionów, prawie 20 milionów, był i tylko jeden sklep kolonialny i to zawiózł mnie yy, kon, konsul polski z kierowcą. Tam on powiedział, że już jest tutaj dwa czy trzy lata i nie odważył się siąść za kierownicę samemu, bo tam jak ludzie jeżdżą, to. To trzeba to po prostu zobaczyć. No i oczywiście zamachy. W hotelu, w którym mieszkaliśmy później był zamach i, i pokazywane było to na bieżąco w telewizji. I tam przenoszą się ci ludzie, bo tam jest taniej. Po prostu jest taniej i nie ma tego zielonego ładu żadnych obostrzeń. Nie ma tego socjału, nie ma płac minimalnych, etc. A przenosząc się na podwórko lubelskie, no to rozmawiam z y, szefem firmy ochroniarskiej, dawniej i teraz detektywistycznej, ale trudnią się ochroną budynków, to on mówi, że podwyżka płacy minimalnej wykańcza go, jego firmę. On po prostu nie jest w stanie zapłacić tym ludziom tyle, żeby się utrzymać, bo jednocześnie właściciele obiektów, których, które on strzeże, jego ludzie strzegą, nie są w stanie zapłacić tyle, ile jest ta płaca minimalna. No i to wszystko obumiera i to... Yy, powoduje, że ludzie wyjeżdżają za granicę. I ci najbardziej energiczni wyjeżdżają za granicę, robią tam biznesy, a tutaj mamy to, co mamy. Wiadomo, że y, tych przedsiębiorców jest mniej, to głosów jest mniej, natomiast y, o nich mówi się, że to są krwiopijcy, tak? A nie, że dają ludziom y, pracę i y, zarobić. No ale w wolnej gospodarce y, tak nie można po prostu y, funkcjonować, czyli y, mówię, y, to jest demotywujące y, ludzi, y, no bo czy się stoi, czy się leży, tyle i tak się należy i już to powinna być normalnie swobodna konkurencja. No, jestem ciekaw, jaka będzie pana opinia, jak pan się wybierze za te 15 lat do Indii. Bo to samo chyba jest też, to coś działo się w Chinach, prawda? Że też na Chiny to się patrzyło z przymurzeniem Oka przez wiele lat. Ja jestem na tyle stary, żeby pamiętać czasy, że z Chińczyków to się praktycznie śmiano. Że mówiło, mówiono, że to jest tylko ludzie i nic więcej, żadnej potęgi. A to w tej chwili chyba się wszyscy w z tej chwili z, z, tego, z tym zgadzają, że jest to naprawdę no, potęga, potwór przemysłowy. Ale, panie redaktorze, to już jak ja byłem w Indiach, to ludzi było tam więcej, jak mówiono, niż w Chinach. I Indie właśnie się rozwijały. I to w zależności od regionów. No, tam bardziej na dole jest takie, taka miejscowość, w skrócie nazywana Trivandrum, czyli Trivalantapuran się nazywa. No to są całkiem inne klimaty. Ale mówię, jak to po prostu wygląda i jak traktuje się ludzi, bo mówię, Mówimy tutaj o sile roboczej, tak? O sile roboczej. Pan redaktor pokazuje słupki i średnią, no, i jak to wygląda, a ja pokazuję, jak żyją ludzie i, i w, tym, w tym mieście i w innych, że de facto nawet nie mają domów, nawet to nie można mówić w większości o namiotach, to są kilka patyków bitych i przykryte jakąś plandeką, tak? Może i tak, ale jestem pewien, że przez te 10 czy 15 lat będzie postęp. A w Polsce się no ładne są drogi, są ładne, budynki ładne powstają, ale tak naprawdę niewiele się, niewiele się zmienia. Patrząc od, na to, jak to było w 90-tych latach, proszę mnie dobrze zrozumieć, chodzi mi tutaj o postęp gospodarczy. Tak, a jak nie ma, panie redaktorze, postępu gospodarczego, to i dzieci się nie rodzą. A yy, przecież dotknęliśmy Oj, tego nie... tematu. A, yy, chyba, yy, chyba, yy, chyba. Yy, ile dzieci rodziło się i rodzi nadal w Chinach, czy w Indiach, czy w innych krajach arabskich? Yy, oni patrzą, ci imigranci, bo od tego zaczęliśmy, patrzą na Europę. To mi powiedziano wprost. Patrzą na Europę jak na luksusowy dom starców. Gdzie można dobrze się urządzić, po prostu na emeryturze, i patrzą na Europę jako kontynent, gdzie zabija się dzieci. No i tu przyjeżdżają, żeby po prostu to wykorzystać. Ale nie chce pan już o aborcji rozmawiać? To znaczy, jeśli są pytania, to. to... Oczywiście poruszamy tu wszystkie tematy, a ja powiedziałem, że jestem prezesem partii Ruch Prawdziwa Europa, Europa Christi, i to jest jedyna formacja, i to podkreśliliśmy jeszcze. Oczywiście też te same poglądy prezentuje pan Grzegorz Braun, więc w umowie koalicyjnej to podkreśliliśmy, ale nasza partia jest jedyną, która ma zapisane w programie ochronę życia od chwili poczęcia do naturalnej śmierci, czyli najkrócej rzecz ujmując. Jeśli ktoś opowiada się za aborcją albo eutanazją, no to nie jest przyjęty do naszej formacji. Okej, okay, no to trudno tutaj będzie z panem dyskutować, ale... No dobrze, no okej. Okay. Spróbujmy przez chwilę. Niech mi pan w takim razie wytłumaczy jeden, moim zdaniem, paradoks. Jak to jest? W Polsce jest dosyć restrykcyjny zakaz aborcji i tak zwana, średni, znaczy tak zwana odtwarzalność pokoleń jest na poziomie, nie chcę skłamać, ale 1,3, czy średnio na dwoje mieszkańców Polski przypada 1,3 dziecka. Natomiast w Czechach, w których jest, jest dopuszczona aborcja, ten wskaźnik jest prawie dwukrotnie większy. Jak to, jak to jest możliwe, że tak się dzieje? Ja akurat bym tych dwóch spraw nie łączył, ja dzietność postrzegam pod kątem zamożności społeczeństwa i jest to sprawdzone na przestrzeni dziejów. Jeśli pan redaktor i Państwo zechcą porównać na przykład Stany Zjednoczone, to gdy miała miejsce wielka prosperity, chociażby w dwudziestoleciu międzywojennym, no to następował baby boom. Czyli wzrost urodzeń dzieci. Jeśli jest sytuacja ekonomiczna kryzysowa, to ludzie nie chcą się na to decydować albo późno, albo jedno dziecko. Panie profesorze, sekundkę, bo naprawdę nie chcę tu o ideologii, o sprawach wiary i tak dalej mówić, ale nie zgodzę się z tym, co pan mówi. W Polsce baby room było dwa razy, z tego co ja wiem. W latach 50., -tych, 50 -tych, gdzie panował stalinizm. I w latach 80., gdzie był stan wojenny, to zupełnie się nie zgadzam z tym, co pan powiedział, że, że to zależy od sytuacji gospodarczej. Może w takich Stanach Zjednoczonych tak, ale w Polsce to, jest to wszystko zbyt dynamiczne. A teraz no, jest masakra, no po prostu masakra. Z tym ostatnim stwierdzeniem mogę się zgodzić, choć akurat innych określeń <gry> używam. Natomiast jeśli mówimy o Pan redaktor wspomina czasy powojenne, no to przypomnijmy, że to jest 5 lat po wojnie. 50 rok to jest 5 lat po wojnie. No i to jest cał, całkiem inny rozruch i gospodarki, a także i demografii. No oczywiście czynników jest wiele wpływających na to, że ludzie decydują się na dzieci, bo mógłbym. Równie dobrze idąc z tropem pana redaktora powiedzieć, że jak skasowano telewizję i była tylko komunistyczna, no to ludzie zajmowali się bardziej sobą i kontaktami, bo nie, nie było innych możliwości. Ale to, to, o czym mówiłem. Że, to o czym zrozumiał, mu... kiedyś zlikwidowano telewizję. To, bo... że Teleranka na przykład nie było, mówił pan A! redaktor, czy i, innych i był tylko pan Jaruzelski w telewizji, nie było co oglądać. Wobec tego ludzie zajęli się no, panie, sobą proszę, i prokreacją, ale, no, ale podtrzymuję, to jest no, sprawdzone niech, 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 tam, niech, niech, gdzie pospowie, jest jeszcze... dobra gospodarka, rozwija się. Jest to Baby Boom i taka powielka, była wielka Prosperity. W, w Stanach Zjednoczonych i no, po prostu takie są zjawiska i wskaźniki. Jeśli się ludziom dobrze powodzi, no, to oczywiście są tacy, którzy nie chcą, aby burzyć im ten komfort, ale takie zjawiska obserwowaliśmy. No dobrze, chciałem jeszcze o coś pytać, ale to już nie ma co. W takim razie mamy jeszcze jeden temat, I, bo są już mniej więcej wyniki tego. Hmm, co może nas czekać, jeżeli ten pakt emigracyjny zostanie przyjęty? Mianowicie mamy tutaj artykuł z tygodnika Kresy. Cudzoziemcy stanowili w Niemczech 40% podejrzanych o dokonanie przestępstw. Migracja siłą napędową przestępczości. To co, tak będzie dobrze, jak będą ci imigranci? Ale przecież to wszystko jest do przewidzenia. To tak jak tutaj można przewidzieć baby boom, tak samo można przewidzieć, co się stanie, jeśli przybędą imigranci z innych stref kulturowych. No i natychmiast wzrasta przestępczość, tak jak tu widać, i to przestępczość wzrasta, o ile dobrze pamiętam, o ponad 5 czy 5,5% w ogóle w Niemczech wszystkich, a większość to cudzoziemcy. No, no, czy, czy to jest jakie, czy to jest dziwne? A jeszcze ci cudzoziemcy i ci, którzy przybywają na kontynent eu europejski, mają dużo dzieci. I wspominałem też, nie dotyczy to tylko Niemiec, ale na przykład też takiej Belgii, gdzie przecież z innych stref kulturowych mają po dwie albo trzy żony, i z każdą z tych żon mają po kilkoro dzieci, także gdzieś, łącznie 10-12 dzieci mają. I ja sobie przypominam taką debatę kończącą pierwszą kadencję w Parlamencie Europejskim Polską 2009 rok, gdzie Wchodził dokument e, zabezpieczenie socjalne trzeciej żony. No i już rozpoczęła się dyskusja. Większość polityków sądziła, że chodzi o to, że ktoś dwa razy się rozwiódł i ma trzecią żonę. Nic podobnego. Otóż dotyczyło to osób właśnie przybywających do Belgii które miały trzy, trzy żony. No jeszcze drugą to rejestrowali, trzecia to mówili, że kuzynka, no ale to kuzynka, z którą miał trójkę czy czwórkę dzieci. No i była sytuacja taka, że no jeśli pierwszą żonę bolały zęby, no była ubezpieczona na tego męża, powiedzmy taksówkarza. Jeszcze rozciągnięto na drugą, ale co zrobić, kiedy bolą zęby trzecią żonę? No więc jak zabezpieczyć ją socjalnie? Zdjęto ten dokument, stwierdzono, że to jest w ogóle poza prawem Unii Europejskiej, no ale do tego trzeba będzie po prostu do tego trzeba będzie po prostu wrócić. I to oczywiście stwarza problemy w Niemczech w tej chwili, ale no nie trzeba być prorokiem. Widzieliśmy, co się działo w Belgii, kiedy były zamachy. Przecież tam była jedna dzielnica, do której w ogóle nie wjeżdżała policja, bo się bała, miała cichy układ, że nie ruszają ich i nie ścigają, a jednocześnie policja tam nie wjeżdża. Do tej jednej dzielnicy. I dopiero po tych znanych zamachach, kiedy zamachowiec Paryża uciekł właśnie do tej dzielnicy Molenbeek, ona się nazywa w Brukseli, no to prezydent Francji nacisnął na władze belgijskie i, i zrobiły tam rewizję, i zaczęły się zamachy również w Belgii, także na, na lotnisku. I co? I panie redaktorze, szanowni państwo, jak policja się nimi zajęła, to tirami wywożono y, amunicję, y, karabiny, a także działka i armatki. Tak to wygląda. No i no nie trzeba być prorokiem, że jeśli wpuszcza się tego typu ludzi, tworzy enklawy, to za chwilę będziemy mieli do czynienia z przestępczością. I to z przestępczością zorganizowaną będzie broń, będą narkotyki, będą gwałty, będą porwania, będą zabójstwa. No więc przed tym należy się bronić i y, bezpieczeństwo powinni zapewnić rozsądni politycy. A jak nie ma rozsądnych polityków, to trzeba ich wymienić na rozsądnie. Rzesz, że nie powiedział pan, że trzeba ich wymyśleć. I, panie profesorze, dobrze, no to jeszcze jedno pytanie: jakie oczywiście, jak to u mnie, lekko prowokujące. A kiedy będziemy mieli mafię ukraińską w Polsce? A, a dlaczego pan redaktor nie uważa, że już taka jest? No, bo na przykład to, co policja złapała tego na woli Ukraińca, co zamordował cztery osoby, no to nie słyszy. Nie słyszało się, żeby działał w zorganizowanej grupie. Pan twierdzi, że już mafia jest zorganizowana? Nie zdziwiłbym się, gdyby była zorganizowana i nie rzucała się w oczy, bo ten przypadek, o którym pan redaktor mówi, to tam zamieszkał. O ile dobrze widziałem w telewizorze, to był pustostan, tam byli be bezdomni i tak, no to, czyli to jest takie środowisko yy, nieco inne. Ale jak się popatrzy na yy, grupy, yy, na przykład przybyłe z Ukrainy, które robią takie biznesy duże. I y, jeśli zaobserwuje się, jakimi autami oni jeżdżą, co robią, jakby się tak bliżej przyjrzeć, jakby nasze służby y, tych Pegazusów używały nie do inwigilacji społeczeństwa czy polityków, a akurat tych, którzy przybywają, no bo oni chcą tutaj, mówmy sobie szczerze, y, robić biznesy. Konkret, ponieważ tak to, że, a y, tak zwane zboże techniczne. W mediach podano, że było sprzedawane w Polsce jako jadalne. I to tony, dziesiątki, setki ton. To jak pan redaktor sądzi, to, to kto to organizował? To tych ty grup nie nazwie pan redaktor mafią, która zarabia krocie? No nie, to jakieś zaprzyjaźnieni, po prostu ludzie byli, którzy tam sobie dorabiali do emerytury na pewno. No, a jakie to są kwoty? Jakie to są kwoty? To zaraz po, popatrzymy, niedługo zbliżymy się do tych kwot, o których mówiliśmy, wyprowadzonych z Orlenu szwajcarskiego. Okej, okay, no to już zupełnie na koniec też temat sprzed paru godzin, no ale dosyć bardzo nawet smutny. Polak próbował próbował emigrantów w Szwecji uczyć dobrego zachowania i niehandlowania narkotykami. No i po prostu no, został zastrzelony przez nich. Jak no ocenić, czy to, czy to, czy to, czy to była jakaś wina, bo jak widział, że handluje narkotykami, to powinien się nie mieszać? Czy był naiwny, jak to Polak? No, po... Jak widzimy, skończyło się to tragicznie, więc z perspektywy czasu, to należałoby mu to odradzić i żeby poszedł na policję i to zgłosił. Ale no, w normalnym kraju, któż um, może zakładać, że jeśli wypowie się kilka słów, nawet reprymendy, to zostanie po prostu zabity na miejscu no, i to w kraju Unii Europejskiej, a jest to możliwe. Panie jest... profesorze, niech pan nie idealizuje, proszę pana. Oczywiście ja... środki są inne, ale wyobraża pan sobie, że ktoś w Polsce podchodzi na, na jakiejś ulicy dosyć ciemnej i do jakiejś grupy ciemnych typków i zwraca im uwagę, w Polsce nie, był, nie zostałby zastrzelony, ale podejrzewam, że zostałby po prostu ciężko pobity. Panie redaktorze, na szczęście na razie nie, ale wszystko wskazuje na to, że jeśli będzie kontynuowana polityka migracyjna Unii Europejskiej Będą narzucane te kwoty, a także, no przecież przypomnijmy, że prawo i sprawiedliwość sprowadziło największą ilość, mówię, bo to jest niepoliczalny zbiór największą ilość imigrantów w ogóle w historii Polski z różnych kierunków kulturowych. To je, sytuacja będzie dynamiczna i to będzie się rozwijać. To nie jest żadna naiwność. Panie redaktorze, ja byłem w, swego czasu w uniwersytecie, no ładnych parę lat temu, na uniwersytecie w Osnabrück. I tam znałem znanego wydawcę książek, się tam zaprzyjaźniliśmy. I on mi mówił, że pojechał do Stanów Zjednoczonych i tam dzieją się rzeczy takie właśnie jak w Szwecji. Widzieliśmy, czy teraz w Niemczech. I on wracając mówi: Ja wielokrotnie szedłem przez całe miasto, Osnabrück, o drugiej w nocy, z dworca, przez park i przez myśl mi nie przeszło, żeby się bać, albo żeby mieć jakiś lęk. Przez myśl mu nie przeszło nawet. Tak bezpieczny był to kraj. No i co? I okazuje się, że był naiwny, bo w tej chwili no, jest bardzo niebezpiecznie. Ale też i policja była bardziej sprawna. Kiedy ja na przykład przyjechałem z rana samochodem pod mieszkanie, które uniwersytet mi wynajął do pracy tam naukowej i z rodziną i wyjąłem walizkę, żeby pójść na górę i ją za zanieść, to po niespełna 10 minutach już była policja pytać się, dlaczego przystanąłem tu, a, a w jakim celu, dbając o bezpieczeństwo. No więc było to, była to inna sytuacja. I czy powrót do takiej sytuacji należy nazywać naiwnością? Nie. Władze i politycy są od tego, aby zapewnić bezpieczeństwo obywatelom. Bezpieczeństwo fizyczne czyli. Ochronę, bezpieczeństwo żywnościowe, bezpieczeństwo finansowe i bezpieczeństwo energetyczne. Jeśli tego ta władza, czy europejska, czy polska, nie czyni, to po prostu należy ich wymienić. I jest to możliwe, kiedy ludzie się o tym dowiedzą, że taka możliwość po prostu istnieje. No właśnie. Dobrze. Dzwonią. Czyli na nas pora pewnie ktoś nas wygania. Dziękuję bardzo Panie Profesorze za udział w dzisiejszym programie. I bardzo dziękuję za zaproszenie, a Państwu za uwagę i cierpliwość. Państwu dziękuję za uwagę. I no i najkrótsza a prośba do Was. Wspierajcie naszą stację, bo jesteśmy uzależnieni od was. Jeżeli będziecie nas wspomagać, będziecie płacić na naszą redakcję, to będziemy wam nadawać programy takie jak jak ten i inne programy. Przed chwilą był z, z doktor Kurek, w poniedziałek będzie, mam nadzieję, z redaktorem Michalkiewiczem, no i nasz tradycyjny czwartkowy gość, pan profesor Mirosław Piotrowski. Dziękuję panu jeszcze raz za udział w programie, państwu za y, uwagę i do zobaczenia w kolejnych programach telewizji internetowej niezależnej grupy. Dziękuję państwu. Dziękuję bardzo.